szybka wizyta w supermarkecie, żeby zobaczyć, jakie książki na nas czekają. Sławek Gortych, Schronisko, które przetrwało. Bardzo dobra pozycja, znakomity pisarz. Jest też jego książka Schronisko, które przestało istnieć. Robimy oczywiście jak zawsze też porządek. Jeśli ktoś robi też porządki w supermarketach z książkami, prosimy o lajka. 5 lat kacetu, myślę, że każdy tą książkę Grzesiuka powinien przeczytać. Jak zawsze jest też Remigiusz Mróz. Umysł mordercy jest zupełnie nie mój gatunek, ale jeśli kogoś to interesuje, to można go kupić właśnie w tym markecie. Porządkujemy, żeby kolejnym czytelnikom było trochę łatwiej, oczywiście czytelniczkom. Venom 2 w otchłani chaosu zupełnie nie znam, ale wiem, że to wydawnictwo jest bardzo, bardzo popularne. Co o tym sądzisz? Dobra, jeszcze postaramy się tutaj zapanować nad tym chaosem, żeby było prawidłnie. Sławek ląduje do góry. No i oczywiście mój ukochany Stephen King i Lśnienie. To jest naprawdę według mnie must have każdego bibliofila i każdej książkary, bo to znakomity horror. Włochy Południowe i Rzym, jeśli ktoś by się wybierał na wakacje, to Włochy są zawsze dobrym kierunkiem. Tego lata Stałam się piękna, wydawnictwo Young. Nie znam, ale na pewno ma wielu fanów. To też możecie dać znać, czy czytaliście i co o tym sądzicie. To by było chyba na tyle, więc jeśli kochasz książki, koniecznie zaobserwuj ten profil po więcej. Tyle ode mnie, Robert Jasiak, Człowiek od Książek.